Cześć, witajcie, ja jestem Futrzak i spotkamy się tutaj na tej platformie, żebym wam powiedział wyniki konkursu 1, gdzie główną nagrodą był gift code, główną nagrodą był gift code do Minecrafta, jeszcze za czasów, kiedy nie podrążał. Postanowiłem, że skoro powiedziałem wam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie w Minecrafcie, również w Minecrafcie wam ogłoszę wyniki. A więc, niestety, wybaczcie, ale muszę was tam rozsadzić. No. A więc, dobrze. Jak to będzie wyglądać? Zaraz sprawdzimy w książce, kto jest zwycięzcą. I dowiecie się po kolei. Oznaczam, że Soul Sand to trzecie miejsce, Iron Block to jest drugie miejsce oraz Gold Block to jest pierwsze miejsce. A więc sprawdźmy, kto wygrał trzecie miejsce. Aha, dobrze. A więc oficjalnie mogę ogłosić, że trzecie miejsce wygrał użytkownik Our Game Players. Nie zmieści się. To wybaczcie. Our Game Players Team. Można to tak nazwać. Our Game Players Team. Gratuluję ci, wygrałeś polecenie na moim kanale. Poinformuję cię jeszcze o tym na YouTubie poprzez wysłanie ci prywatnej wiadomości. A teraz dowiedzmy się, kto wygrał polecenie i wystąpienie w jednym odcinku z serii Minecraft Kwadratowe Pustkowie. Tak, no dobrze, dobrze. Już wszystko wiadomo, już zobaczyliście. Tym zwycięzcą jest użytkownik o nazwie Adicol. No, przynajmniej ma krótsze i się może zmieścić. I teraz oczekiwana nagroda. Kto zasłuży być na złotym klocku? Okej, okay, jak to brzmi, mniejsza. Zobaczmy. No, dobrze. I już możecie mu pogratulować. Jest to użytkownik snipe.pl. Jeszcze chciałbym dodać, że troszkę źle zrobiliście, tak jak was prosiłem. Chodziło mi o to, żeby pierwszy komentarz był biorę udział 1, potem był biorę udział 2, biorę udział 3. Nie wiem, czy osoby robiły to po prostu dla beki, czy nie dla beki, ale po prostu ich wziąłem pod uwagę. Zrobiliście mi trochę roboty, ponieważ musiałem policzyć komentarze, następnie zrobić, musiałem w ogóle jakoś wymyślić nową regułę na to. Następnym razem proszę was, żeby to było nie, bo tam było raz 600, było raz 30, 90, a to miało być raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pozwolę. No, to było tak. I teraz zaraz wam pokażę, jakie liczby to były komentarze, jaka cyfra komentarzy. A więc Our Game Players Team miał 16 komentarz. 16 komentarz. Napisał komentarz jako 16 osoba. Adichol, użytkownik Adichol, napisał komentarz jako 4 osoba, czyli tak naprawdę jedna z pierwszych. 4 komentarz. Oraz nasz główny zwycięzca snipe.pl napisał komentarz jako 18. 18 komentarz. O ile dobrze pamiętam, komentarz było 23. A jeszcze tego zapomniałem wrzucić.
To też możemy wrzucić. Więc to było na tyle. Zgłoszę się jeszcze do wszystkich z was. No i to było na tyle. Gratuluję wam i jeszcze raz was proszę, jeśli będę robił jeszcze następny komentarz. Następny komentarz, co ja mówię, co ja gadam. Następny konkurs, żeby to było biorę udział 1, biorę udział 2, biorę udział 3, biorę udział 4 i aż tam do tego, bo ponieważ wiem, że jest spóźnienie ponad, czekajcie, dajcie mi sprawdzić, spóźnienie ponad 4 dni, wybaczcie, ale po prostu narobiliście mi problemu. Nie sprawdzą nawet, kto tam sprawdziłem, tak to chyba każdy ze zwycięzców zasubskrybował kanał i tam chyba polecił też, więc okej. Ale następnym razem będę to bardziej sprawdzać, bo już byłem przez to, że mam opóźnienie, mam remont w mieszkaniu. Przez to było tak spóźnienie, bardzo was za to przepraszam, ale to również tak nie będę was tak oskarżyć, ale to też wasza wina. A więc to było na tyle. Ja wam życzę jeszcze miłego dnia, miłego wieczoru i mam nadzieję, że jakoś się tutaj, mam nadzieję, że jeszcze te osoby, które przegrały, nie odsubskrybują kanału, ponieważ możecie liczyć na inne konkursy. Jak widzicie, jest mało osób, wzięło osób ponad 25, no mieliście bardzo duże szanse na wygraną. Oczywiście to było 100% szczęścia. Wszystko było, zależało od szczęścia, więc to było na tyle. Ja bym jeszcze zapraszał do subskrybowania, żebyś, jeśli chcesz dostawać informacje o tym, że przesłałem nowe wideo, zasubskrybuj kanał. Jeśli się to wideo podobało, kliknij fajne oraz pewnie tutaj zwycięzcy się pochwalą w komentarzach, że to oni wygrali, a nie inny. Proszę się tam nie kłócić zbytnio. To było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć.